Witam. Wróciłem właśnie z mojej wycieczki i tak jak Wam opowiadałem, że wybieram się na objazd Polski. Wycieczkę swoją zakończyłem w Łodzi na giełdzie. Słuchajcie, na giełdzie kupiłem coś, czego dawno u siebie nie widziałem, mianowicie larwę wodzienia żywą oraz żywą larwę ochotki. Słuchajcie, tak byłem ucieszony tym, że to dostałem, że zapomniałem się sprzedawcy zapytać, jak najlepiej przechować te robaczki, bo porcja, w jakiej sprzedawane są one, jest po prostu za duża, żeby naraz je skarmić wszystkie. No i dlatego mam do Was takie pytanie na szybko, taki króciutki filmik. Powiedzcie mi, słuchajcie, jak to najlepiej przechować, bo podejrzewam, że będę tym musiał karmić, nie wiem, blisko 4 do 5 dni. I nie wiem teraz, czy włożyć to do lodówki, czy gdzieś po prostu położyć do akwarium, czy zalać to wodą, czy niech to sobie tak leży w tym woreczku. Powiedzcie mi tak na szybko, napiszcie w opisie, jak się przechowuje, tak, żeby one były jak najdłużej żywe, jak najdłużej świeże. Czy po prostu je wrzucić do zamrażarki i zamrozić? Chociaż ja bym wolał, żeby one po prostu kilka dni pożyły, tak żeby rybki przez co najmniej te 3-4 dni mogły zjeść sobie żywy pokarm, coś czego jeszcze chyba nigdy nie jadły. Chociaż no jadły, tylko nie w takich ilościach, bo przecież ja kupowałem mrożony. No i wodzień też łowię na basenach. Także szybkie pytanie, jak przechować larwę wodzienia i ochotki?